Wiatr podrywał tumany piachu. W powietrzu fruwały pety i pogniecione gazety. Peter szedł pochylony do przodu, starając się chronić oczy i gardło od wszechobecnego piasku. Jeśli z perspektywy trzydziestego piętra Moskwa wyglądała na zaniedbaną, na poziomie chodnika była po prostu plugawa. Kolejne mijane budynki reprezentowały wszelkie możliwe stadia zrujnowania i zniszczenia. Jedynym wytchnieniem dla oka w tej monotonii, o ile można było w tym krajobrazie w ogóle mówić o wytchnieniu, były znajdujące się niemal wszędzie plakaty, z których wyzierała bądź twarz stalenina, bądź krzyczały slogany wzywające do pracy, produkcji, lojalności, tudzież ostrzegające przed sabotażystami i szpiegami. Ludzie na ulicy również wydawali się brudni i bezbarwni. Typowa twarz mieszkańca Moskwy miała w sobie mniej ekspresji niż ma jej potylica niemowlaka. Kobiety nosiły dokładnie takie same szare proletariackie mundurki jak mężczyźni. Czy Peter mógł spodziewać się czegokolwiek innego? Nagle przypomniał sobie o czymś. Jego matka zawsze ubierała się w coś, co nazywała spódnicą. Po raz pierwszy przyszło mu do głowy, że była jakaś inna, żeby nie powiedzieć. Ekscentryczna. To, co obserwował w tej chwili, było prawdziwym światem. Życie na jego wyspie na Bermudach wydało mu się teraz dziwnie odległe, odizolowane, nierzeczywiste. Prawdę mówiąc, czuł się trochę jak dziwak. Nagle znalazł się przed gmachem, którego wygląd wskazywał, że jest siedzibą publicznej biblioteki. Zainteresowanie Petera wzrosło. Czy można do niego wejść? Zdecydował się spróbować. W środku było pusto i cicho. Zaczął chodzić między pułkami. Czy życzy pan sobie obejrzeć jakiś szczególny tytuł? Stanęła obok niego ładna, uśmiechająca się doń blondynka. Sądząc po kolorze jej mundurka, który był ciemno-niebieski, należała do klasy zastępców. Miała łagodny wyraz twarzy i najbardziej błękitne oczy, jakie widział w swoim życiu. Ona na pewno mnie zrozumie. Pomyślał bezwiednie. Jestem tu bibliotekarką, przedstawiła się. Musiało być coś specjalnego, o co mógłby poprosić. Ależ oczywiście, gdzie tu macie dział muzyczny? Chciałbym przejrzeć partytury Mozarta. Partytury Mozarta? Przecież one są w dziale Starego Świata. W dodatku mogą je oglądać wyłącznie wciągnięci na listę specjalnych przywilejów. Co to znaczy dział Starego Świata? Bibliotekarka spojrzała na Pitera z niedowierzaniem. No tak, przecież to tylko zwykły proletariusz, skąd ma wiedzieć? Partytury Mozarta zaczęła cierpliwie wyjaśniać, jakby mówiła do dziecka, są na bardzo krótkiej liście dzieł, które uniknęły wrzucenia do wielkich stosów wyzwoleńczych, kiedy niszczyliśmy pozostałości starej i zatrutej cywilizacji kapitalistycznej. Nie wolno ich oglądać nikomu. Kto nie figuruje na liście obdarzonych specjalnymi przywilejami i dysponuje potwierdzającą to kartą. Nawet mnie nie wolno ich czytać. Trzymamy je w specjalnym pomieszczeniu za dwojgiem żelaznych drzwi. Zresztą ja mam klucz tylko do pierwszych. A gdzie mógłbym dostać taką kartę? Zapytał Peter. Blondynka spojrzała z politowaniem na jego proletariacki mundurek. Osobiście nigdy nie słyszałam, żeby ktoś, kto nie jest protektorem albo przynajmniej członkiem partii, dostał kartę specjalnych przywilejów. Ale dlaczego nie pozwolicie czytać książek wszystkim, którzy mają na to ochotę? Tym razem spojrzenie bibliotekarki stało się wyraźnie podejrzliwe. W jej oczach odmalowała się niepewność. Nikt, nawet ostatni głupek z kołchozu, nie mógłby być takim ignorantem. Czy to przypadkiem nie agent tajnej policji? Powstałby wtedy niezły bałagan, powiedziała mechanicznie. Gdyby tak każdemu pozwolić na czytanie książek, które pozostały po starej, zatrutej cywilizacji kapitalistycznej? Kto to widział, żeby pakować ludziom do głowy wszystkie te wywrotowe pojęcia? Tylko mała, odpowiednio przeszkolona grupka może czytać takie rzeczy, tylko ludzie, których umysły są na tyle zdyscyplinowane, żeby nie dali się zagitować starej, burżuazyjnej propagandzie, której w tych książkach pełno. Zresztą czytają je oni tylko po to, żeby byli przygotowani na odpieranie kłamstw, które mogą rozgłaszać złośliwi burzyciele porządku. Ale co wam zrobił Mozart? Peter nie poddawał się tak łatwo. Co wywrotowego jest w płynnym złocie nut Mozarta? Nie ma co. Agent tajnej policji. Bardzo podchwytliwe pytanie. Bibliotekarka już wiedziała, że jej życie może zależeć od odpowiedzi, której za chwilę udzieli. O tym, co w nich jest wywrotowego, nie mnie decydować, rzekła powoli. Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, iż każda książka, o czymkolwiek by nie traktowała, pochodząca ze starego, zatrutego świata, może być dostępna tylko dla tych, którzy są na liście specjalnych przywilejów. To bardzo mądra decyzja. Mówiąc to, patrzyła głęboko w oczy swojego rozmówcy, jakby chciała z nich od razu wyczytać reakcję na to, co mówi. Proszę się nie martwić, dodała już bardziej przyjaznym tonem, że nie ma pan karty, mamy wiele wspaniałych książek dostępnych i bez niej. Tu zaczęła prowadzić go wzdłuż półek. O tu na przykład jest dział książek biograficznych poświęconych osobie naszego wielkiego dyktatora towarzysza Stalenina. Dlaczego nikogo poza mną nie ma w bibliotece? Zapytał z innej beczki Peter. Spojrzenie blondynki na powrót stało się podejrzliwe i pełne przestrachu. Nasza biblioteka dokłada wszelkich starań, żeby skłonić ludzi do czytania tych książek, zaczęła. Zawsze polecamy je naszym czytelnikom jako pierwsze. Niektóre z nich zapewne mogą rozczarować czytających, ponieważ ich język nie zawiera tylu pochwał, na jakie zasługują dokonania naszego wodza. Ale ja myślę, że w ludziach jest i tak za dużo pobłażliwości. Musimy wykorzenić i to. Ona przeczy samej sobie, pomyślał Peter. Co ona w zasadzie ma na myśli? Czy to książki nie są odpowiednie dla czytelników, czy raczej czytelnicy nie dorośli do tych książek? Poczuł się pokonany. Książki nawet oglądane z zewnątrz sprawiały wrażenie beznadziejnie nudnych. W dodatku zdał sobie sprawę, że był zbyt dociekliwy, a zależało mu na tym, żeby go polubiła. Książki wyglądają na rzeczywiście wspaniałe, powiedział głośno. Tak się jednak składa, że dziś wieczór wychodzimy gdzieś z przyjaciółmi i mógłbym taką wspaniałą książkę zapodziać, gdybym wypożyczył ją właśnie dzisiaj. Może jutro po którąś przyjdę. Jutro biblioteka jest nieczynna, pierwszy maja. No tak, oczywiście. Czy wybiera się pani obejrzeć pochód? Naturalnie. Zatem może będę miał sposobność zobaczyć się tam z panią. Uśmiechnęła się na myśl o możliwości znalezienia się w takim tłumie. Jednak po chwili dotarło do niej. Oczywiście, że się zobaczą. On po prostu dostał polecenie, żeby ją tam zobaczyć. Popatrzyła na Petera z nieskrywanym przestrachem. Jej wzrok powędrował na jego lewą klapę gdzie powinien mieć wpięty znaczek z numerem osobistym. Nie było go. Triumfalnym głosem oznajmiła. Chciałabym zobaczyć pański dowód osobisty. Dowód osobisty. To mogło go zdradzić, ale przecież ojciec zapewniał. podał jej dokument. Peter Uldanow, przeczytała z naciskiem, zapisała nazwisko na fiszce obok daty i godziny odwiedzin. Poproszę jeszcze o numer. A zatem nazwisko nic jej nie mówiło. Nie mam jeszcze tutajszego numeru, widzi pani, to mój pierwszy dzień w Moskwie. Przepraszam za głupie pytania, jeśli można, będę tu wpadał, mam nadzieję, często i oglądał pani książki.